Dobra, wszyscy wiemy, jaki dziś jest dzień, więc wypadałoby omówić jakąś śmieszną grę, prawda? Tak swoją drogą dzisiaj, egzekucja dzisiaj. Klaskamy wszyscy, a nie kupicie już tego, ja kupiłem pół roku temu. Na początku krótko sobie omówmy, czym dzisiaj omawiana gra mogła być, a wcale się tym nie stała. Rayman 4 to niewydana gra platformowa 3D, opracowana dla firmy Ubisoft przez Phoenix Games. Projekt miał swoje początki w 2005 roku, kiedy powstały grafiki koncepcyjne dla różnych środowisk i postaci. Historia jest w dużej mierze nieznana, ale w tym momencie mógł istnieć wczesny szkic gry. Podczas produkcji wykonano niestety nieznaną nam ilość programowania, modelowania i teksturowania. Krainy, które można ujrzeć na artworkach, moim zdaniem wyglądały wręcz przepięknie, ale niestety, projekt przerwano po 4 miesiącach rozwoju i powstało to, co sobie dzisiaj omówimy. Rayman, kolejna wręcz legendarna seria platformówek. Ten bohater doczekał się świetnych gier w 3D, jak i 2D. Bardzo spodobało mi się Rayman Legends i Origins. We wcześniej wspomniane części 3D dużo nie grałem. Wyjątkiem jest Rayman 3, którego aktualnie ogrywam na swoim PlayStation 2. Padł na pomysł, by na ten wyjątkowo śmieszny dzień nagrać film o jednej grze związanej z Raymanem. I nie. Nie omówię dzisiaj tych świetnych platformówek, o których wcześniej wspomniałem. No i dzisiaj sobie omówimy tą zabawną grę pod tytułem Rayman Raving Rabbids. I czemu dałem w tytule najśmieszniejszą grę dzieciństwa? Ponieważ gdy byłem mały, postacie, które są w tej grze, czyli kurliki, najzwyczajniej mnie śmieszyły. Generalnie odczuwam nostalgię do tego tytułu, bo ogrywałem go jak byłem młodszy i jako, że byłem dzieckiem, sprawiał mi on wiele radości i nie zwracałem uwagi na błędy, które ta produkcja popełniała. Ale jak patrzę teraz na ten tytuł, to trochę błędów by się znalazło. Generalnie Rayman i Króliki przed premierą miało być czymś w stylu rewolucji dla serii. W trailerze widzimy walkę z tajemniczymi królikami, a to wszystko na konsoli nowej generacji, czyli Nintendo Wii, a finalnie gra wyszła też na PC i inne platformy. Rayman Raving Rabbids został pierwotnie opracowany jako gra platformowa 3D. Została ogłoszona przez Ubisoft 11 kwietnia 2006 roku, krótko po anulowaniu projektu Rayman 4. Opracowywana przez Ubisoft gra miała być platformówką akcji typu Free Roaming, w której gracz kontrolowałby Raymana podczas walki z najeźdźcą armii królików. Gra została zapowiedziana na PlayStation 3, Xboxa 360, PC-ta i Nintendo Wii, które jeszcze w tym czasie miało nazwę roboczą Revolution. Celem gry nie była skomplikowana fabuła, ale odpowiedniej ramy do rozwoju postaci i sytuacji. Michael Ancel powiedział o grze: to komedia jak Mars Attack lub niektóre filmy Monty Pythona. Chciałbym, żeby zabrzmiało to absurdalnie i zabawnie. Pewnie mnie teraz pytacie, czemu akurat króliki? Już wam mówię. W tamtym czasie deweloperzy nie mieli pomysłu na wyraźnego wroga do gry. Kiedy magazyn Nintendo Power wyraził zainteresowanie opisaniem nowej gry Rayman, Michael Ancel szybko naszkicował koncepcję królika jadącego pociągiem z Montpellier do Paryża. Gra była rozwijana na PlayStation 2, dopóki twórcy nie otrzymali zestawów deweloperskich do Wii od Nintendo. Dzięki tym narzędziom programiści zaczęli eksperymentować z szeroką gamą stylów rozgrywki. W rezultacie elementy gry akcji i platformówki zostały ostatecznie usunięte. A co otrzymaliśmy na premierę? Minigierki z kurlikami, a jedyne miejsce, w którym mogliśmy chociaż w większym stopniu posterować Raymanem, to lobby, które było pomiędzy minigierkami. Zanim przejdziemy sobie do gry, omówmy sobie jeszcze szybko grafikę. Generalnie jak na 2006 tytuł nie wygląda źle, ale mam wrażenie, że gra wygląda gorzej niż wydany 2 lata wcześniej Rayman 3, a grałem na najwyższych ustawieniach graficznych, tak jakby co. Generalnie pomiędzy minigierkami będziemy sobie chodzić w takim lobby, o którym wcześniej wspominałem. Nie ma w nim zupełnie nic do roboty, a dookoła nas drą się dosłownie sprajty kurlików, a gdy kamera robi na nie przybliżenia, stają się nagle modelami 3D. Jak włączyłem sobie pierwszy raz ten tytuł po czasie i przyszedłem do pierwszej minigierki, dopiero ogarnąłem, jak bez sensu one są. Ale nie w takim sensie, że są bez sensu, ale sprawiają zarazem radość. Nie. One są bez sensu i potrafią sfrustrować. W jednej z pierwszych minigierek naszym kursorem musimy narysować jedzenie. I o dziwo jest to bardzo nieintuicyjne, a jak źle narysujemy, to ten głupi królik zaczyna się dosłownie drzeć. Tak swoją drogą, na początku myślałem, że mam rysować po jego twarzy. Może dlatego, że nie przeczytałem instrukcji? Nie, raczej nie.
Następna minigierka, czyli taka bardziej rytmiczna, była strasznie prosta. W niej wystarczyło klikać dwa przyciski na naszej myszce. Gdy kurlik nadlatywał z lewej, klikasz lewy przycisk. Gdy z prawej leci kurlik, klikasz prawy przycisk. A gdy nadlatuje z obydwu stron, naciskasz dwa naraz. Kolejną głupią minigierką jest rzucanie krową. Po prostu kręcimy myszką ile wlezie i rzucamy krową, klikając jeden przycisk. Nic nadzwyczajnego i jest to dość monotonne i nudne. Następną z tych paru ciekawych minigierek, które omówię, jest strzelanie w kurliki pomarańczowym sokiem. Po prostu strzelasz w te zwierzaki sokiem, a one padają, jakby je ktoś zastrzelił. Jest jeszcze jedna minigierka, bardziej skupiona na Raymanie, w której przelatujemy jak Spyro przez wielkie koła, zbierając punkty. A muzyka, którą usłyszymy w minigierkach, o dziwo, nie jest zła i nie kłuje w uszy, jest po prostu okej i nie przeszkadza w rozgrywce. W menu jest też taka zakładka jak bonus, w której będziemy mogli obejrzeć dodatkowe animacje z Raymanem i kurlikami oraz zobaczyć artworki. Ale te minigierki w tym tytule są naprawdę moim zdaniem nudne i monotonne. I szkoda, że nie dostaliśmy takiego pełnoprawnego tytułu z Raymanem, typu Rayman 4 i Króliki czy coś. I może to tylko mi nie przepadły te minigierki, bo patrząc na opinie z pewnego sklepu internetowego sprzed ponad dekady, oceny były w większości pozytywne. Ale z drugiej strony to gra dla dzieci, którym takie aktywności związane z Raymanem pewnie sprawiłyby dużo radości i ja to rozumiem. Generalnie na sam koniec opowiem wam jeszcze pewną moją historię związaną z tym tytułem. Generalnie jak byłem mały i grałem sobie w ten tytuł, to bardzo chciałem nauczyć się dźwięku, które wydają te króliki, tego charakterystycznego. No i udało mi się to, ale niestety nie mogę wam pokazać, no bo mutację przeszedłem. I wiecie co by było najlepsze? Gdyby ta historia była prawdziwa. Siema. Egzekucja dzisiaj.